Będzie trochę temat o sprzęcie, ale to nie jest materiał sponsorowany. Nikt mi za ten materiał nie zapłacił, nie dostałem też żadnych gratyfikacji w związku z jego emisją, czy mówieniem pozytywnie bądź negatywnie o jakimś sprzęcie. Zaczęło się od tego, że kolega mojego trenera Roberta, Kuba, jest przedstawicielem firmy Easy Motion Skin, miał wycieczkę po Polsce i przy okazji promował, prawdopodobnie do końca tego nie wiem, sprzęt oferowany przez jego firmę. A tak jak powiedziałem, koleguje się z Robertem, więc mieliśmy okazję z Robertem przetestować na korcie tenże sprzęt, nie ponosząc za to opłat, ale też nie dostaliśmy za to nic w zamian. W dzisiejszym materiale, w miarę mojej skromnej wiedzy, postaram się wam powiedzieć, czym jest EMS i opowiedzieć trochę o zestawach EMS, które mieliśmy okazję testować. EMS to metoda treningu polegająca na tym, że organizm dodatkowo stymulujemy bodźcami elektrycznymi. Idea EMS opiera się na tym, że nasze mięśnie są dodatkowo zmuszane do wysiłku, do skurczy poprzez potraktowanie je impulsem elektrycznym. I cała idea tego treningu polega właśnie na tych mimowolnych skurczach mięśni. Mięśnie spinają się bardziej albo w ogóle się spinają, jeśli wcześniej nie byliśmy w stanie ich spiąć i tym samym wykonują pewnego rodzaju trening. My w tym czasie wykonujemy różne ćwiczenia, które albo przeciwdziałają tym skurczom, albo wręcz przeciwnie, je wzmacniają po to, żeby intensyfikować efekt napinania się tych mięśni. Żeby robić to też bardziej świadomie, bo istotne w każdym treningu jest przecieranie szlaków neuronowych pomiędzy naszym umysłem, mózgiem, a pomiędzy naszymi mięśniami. I wszystkie zestawy EMS służą do tego, żeby wygenerować właściwy impuls elektryczny, który zadziała na wybrane partie naszych mięśni i zmusi je dodatkowego skurczu do dodatkowej pracy. Do tej pory miałem kontakt z zestawami EMS trochę innego typu. Były to zestawy stacjonarne, to znaczy mamy też specjalny strój, w którym są elektrody, które zakładamy na siebie, ale ten strój jest połączony kablami z bazą, w której dostajemy impuls, która jest podłączona z kolei sterownikiem i ten sterownik właśnie decyduje o tym, gdzie jakie napięcie jest podawane. Na korcie mieliśmy do użytku podobny zestaw, z tą różnicą, że ubranie, które mieliśmy do dyspozycji, ten strój specjalistyczny z elektrodami, nie jest połączone żadnymi przewodami z urządzeniem zewnętrznym. Jest bateria, która właśnie zastępuje nam zewnętrzne urządzenie zasilające. Daje to pewną swobodę, daje to znaczącą swobodę w porównaniu z kablami. Więc jak zapewne możecie sobie wyobrazić, jest to znacząca różnica. Takiego sprzętu stacjonarnego podłączonego do bazy nie wniesiemy na kort, nie będziemy w nim grać. Natomiast sprzęt, który jest zasilany bateriami, jak najbardziej się do tego nadaje. Po założeniu sprzętu miałem trochę wątpliwości, czy ta bateria, to miejsce, gdzie jest usytuowana, nie będzie mi przeszkadzała, nie będzie utrudniała wykroków, jednak szybko się do tego przyzwyczaiłem i okazało się, że w niczym ona nie przeszkadza. Kolejna różnica pomiędzy sprzętem stacjonarnym a Easy Motion Skin polega na tym, że ten pierwszy, czyli stacjonarny, wymaga zruszenia, nawilżenia ciała bądź ubioru, który na siebie zakładamy. Wszystko po to, żeby jak najszybciej impulsy elektryczne docierały do naszego ciała, żeby zmniejszyć oporność naszej skóry, naturalną oporność. Natomiast w przypadku tego sprzętu mobilnego nie moczy się nic, zakłada się, że szybko zaczniemy się pocić i sami się naturalnie zwilżymy. Na tym chyba wyczerpują się różnice pomiędzy różnymi zestawami, z których miałem okazję korzystać. Jeszcze zanim przejdę dalej, opowiem o samym treningu, jak on wygląda i jak my ze sprzętu korzystaliśmy. Odpowiem na pytanie, które często mi zadają osoby, z którymi rozmawiam o EMS, same nie miały z tym kontaktu, a są ciekawe, jakie to jest uczucie. No więc uczucie jest różne od tego, jak byście się porazili prądem, choćby powiedzmy baterią. Jak ktoś dotykał językiem baterii, to wie, że to się wiąże z takim dosyć nieprzyjemnym uczuciem. Jest ten nieprzyjemny moment, kiedy czujemy porażenie prądem. Trudno mi opisać samo to wrażenie, ale kto próbował, ten wie, o czym mówię. Kto się boi, to wie, czego się boi. Natomiast w przypadku urządzeń EMS tego wrażenia nie mamy. Po prostu napinają nam się mięśnie. Czujemy, że spinają nam się mimowolnie mięśnie i nie ma z tym związanych żadnych innych dodatkowych nieprzyjemnych odczuć. Siłę, z jaką napinają się mięśnie, czyli to, jakie napięcie jest podawane w poszczególnych elektrodach, reguluje się z aplikacji.
I to zarówno w przypadku sprzętu stacjonarnego, jak i tego mobilnego, z którego mieliśmy okazję korzystać, który był sterowany z tableta. Aplikacja pozwala sterować poszczególnymi elektrodami, partiami elektrod na ciele, tak żeby dobrać napięcie do tego, co chcemy trenować, jak chcemy trenować i jaki jest nasz poziom wytrzymałości tychże mięśni. No nie wiem, jak to opisać. Generalnie chodzi o to, żebyśmy czuli się w trakcie treningu komfortowo, a jednocześnie, żeby on był efektywny. I cała nasza zabawa, przygoda ze sprzętem zaczyna się od tego, że jesteśmy właśnie poddawani regulacji. My i sprzęt jednocześnie. Operator, możemy to oczywiście robić sami. My mieliśmy tą okazję, że Kuba się bawił w naszego operatora. On ustawiał napięcie na różnych partiach i pytał, kiedy to jest dla nas komfortowo, kiedy jest za dużo, za mało. Oczywiście w trakcie treningu też później można to regulować. Zwiększać, zmniejszać, zależnie od waszych potrzeb. Na ile znam te różne aplikacje, zarówno tego sprzętu mobilnego, jak i stacjonarnego, to one mają przygotowane też gotowe różne treningi, które wam podpowiadają, jakie ćwiczenia macie wykonywać i w tym czasie stymulują odpowiednie partie waszych mięśni. Ale o aplikacjach nie będę mówił, bo podejrzewam, że to już zależy od producenta, jak one są zrobione, co tam mają i to w ogóle temat rzeka na osobny w ogóle program. Przechodząc już do naszego konkretnego treningu, zaczęliśmy od standardowego treningu, który robi się w przypadku EMS. Jeden przykładowy trening to był właśnie jeden trening wybrany z aplikacji. W naszym przypadku to był taki trochę siłowy, trochę rozgrzewkowy trening, więc my wykonywaliśmy określone ćwiczenia, a w tym czasie nasze mięśnie dostawały impuls, który je spinał i musieliśmy temu przeciwdziałać albo wzmacniać, tak jak powiedziałem wcześniej. Jeżeli ktoś kiedykolwiek korzystał z tego typu treningu, to wie, że dosyć szybko człowiek się męczy, czyli szybko się pocimy, organizm zaczyna się przegrzewać i to powoduje, że później impulsy docierają szybciej, tak jak powiedziałem, zwiększa się przewodność, więc też te impulsy zaczynają działać intensywniej trochę na nasze mięśnie. No ale sam trening jest bardzo wydajny, efektywny, na pewno bardzo wyczerpujący. Tak jak powiedziałem już chyba parokrotnie, męczymy, czy tam trenujemy duże partie mięśni, wiele naszych mięśni i zmęczenie szybko czuć. Tutaj możecie popatrzeć na filmie na to, jakie ćwiczenia różne robiliśmy. To jest naprawdę duży przekrój różnych ćwiczeń. Po 20 minutach byliśmy mocno spoceni, zmęczeni, wyczerpani. Czułem już, które mięśnie będą płakały, w sensie, że będzie dom nazywany zakwasami za 2 dni prawdopodobnie. No i się nie pomyliłem. Rzeczywiście mięśnie, które wskazałem, później bolały. Szczególnie, że na brzuchu jeden mięsień w trakcie wpiął mi się za mocno, był tak na granicy skurczu. No i to później mocno odczuwałem. Ale wracając do naszych ćwiczeń. Po tych 20 minutach ćwiczeń ogólnych Kuba nam zaproponował, żebyśmy sobie pograli. I tu jest fajna rzecz, bo na to nie pozwalają te wszystkie systemy stacjonarne. Natomiast Easy Motion Skin, no tak jak powiedziałem, jest systemem mobilnym, nie jesteśmy do niczego podłączeni. Z aplikacją łączymy się przez Bluetooth chyba, jeśli dobrze pamiętam. Więc tablet mógł leżeć poza kortem, a my na korcie mogliśmy sobie robić, co chcieliśmy. No i zaczęliśmy normalnie grać, będąc podpiętym do prądu, że tak powiem. Oczywiście nie do prądu, ale wiecie, mam nadzieję, o co chodzi. No i graliśmy podłączeni do prądu. Chodziło o to, żeby wybrane mięśnie w naszym ciele były cały czas poddawane napięciu, takiemu pulsującemu. To nie jest tak, że ono cały czas te mięśnie były spięte, tylko taki pulsacyjny przychodził do nich impuls, że one się spinały, a my w tym czasie graliśmy. Po pierwsze trzeba się przyzwyczaić do jakiegoś destruktora, który nam ściąga nas od skupienia na korcie, każe się skupić na ciele. To przychodzi dosyć szybko. Po drugie, no te mięśnie już były mocno zmęczone, byliśmy, tak jak powiedziałem, po 20 minutach treningu. Dodatkowo teraz one cały czas się spinały. W moim przypadku to już było trochę za dużo. Ewidentnie przekroczyłem moje możliwości kondycyjne i chodziłem trochę jak kołek po tym korcie, kołek bardziej niż zwykle. No w sensie takim, że byłem mocno spięty, nie miałem płynności, dynamiki, nie miałem też sił na to, żeby do tej piłki płynnie dochodzić. Ale jest to bardzo ciekawe, bardzo fajne doświadczenie, kiedy my próbujemy normalnie grać, a tymczasem mamy spinane dodatkowo mięśnie. I powiem wam, że po chwili grania byliśmy mocno zmęczeni, spoceni, było to naprawdę trudne. No i później ściągnęliśmy sprzęt i na koniec zagraliśmy sobie takie zwykłe, luźne granie. Trening bardzo fajny, troje ciekawe, nie przeszkadzają w graniu, więc jeżeli ktoś ma okazję spróbować, jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu rzeczami, jak najbardziej zachęcam. Z tego co mówił Kuba, Easy Motion Skin można wypożyczyć, tylko ja nie sprawdziłem na polskich stronach dystrybutora, czy w Polsce rzeczywiście też można wypożyczyć, na pewno tak jest w Wielkiej Brytanii, gdzie Kuba jest przedstawicielem i tam mają taką możliwość. Ale to już rzeczy sprzedażowe, tak jak powiedziałem, nikt mi nie płaci za reklamę. Jeżeli jesteście zainteresowani, sprawdźcie sobie sami,